Bardzo dziękuję za zaproszenie do wypowiedzi. Ja myślę, że temat jest niezmiernie ważny i na czasie. Szanowni Państwo, dzięki mądrym, odpowiedzialnym decyzjom podjętym przez Ministerstwo i Zdrowia i ówczesny nadzór specjalistyczny, decyzje podejmowane 20, 15, 10 lat temu, obecnie pacjenci z ostrym zawałem serca są leczeni na najwyższym poziomie, na światowym poziomie. Rzeczywiście z tego jesteśmy dumni, tym się chwalimy również za granicą. Nieco inaczej sytuacja wygląda od momentu wypisu pacjenta po szpitale. To są wyniki ogólnopolskich badań. W kolejnych latach proszę zwrócić uwagę, że ryzyko zgonu od wypisu ze szpitala po zawale serca do końca 12 miesiąca wcale się w Polsce nie obniża, mimo że w tym czasie znacząco się obniżyła śmiertelność w ostrej fazie zawału serca. Wciąż również w 2014-2015 roku co dziesiąty pacjent wypisany ze szpitala w Polsce po hospitalizacji z powodu ostrego zawału serca umiera w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Przyczyn jest naturalnie bardzo dużo takiego stanu i optymalnie byłoby, gdybyśmy zeszli z śmiertelnością roczną do poniżej zera. To jest pewnie do okolic zera, to jest pewnie niemożliwe, ale duża część z tych zgonów jest niepotrzebna, dużą część tych zgonów można byłoby uniknąć. Wśród przyczyn tych zgonów niepotrzebnych trzeba podkreślić, że jest niewystarczająca kontrola czynników ryzyka miażdżycy i nieoptymalna farmakoterapia w ciągu pierwszych miesięcy, pierwszego roku po zawale serca. Szanowni Państwo, o ile jesteśmy dumni z poprawy jakości opieki medycznej w ostrej fazie zawału serca, o tyle nie mamy powodów do dumy w zakresie kolejnych 12 miesięcy. To jest tylko jeden z przykładów. Są wyniki badań w ramach krakowskiego programu wtórnej prewencji, które są realizowane już prawie 20 lat. Trzeba zwrócić uwagę, że zarówno w ubiegłym wieku, w latach 90. ubiegłego wieku, jak i obecnie taka sama częstość osób po zawale serca, w rok po zawale serca pali, około 19%. Podobnie brak poprawy w zakresie kontroli nadciśnienia tętniczego. Brak poprawy w zakresie częstości osiągania zaleconego stężenia cholesterolu w rok po zawale serca. I wreszcie narasta częstość pacjentów z cukrzycą, hiperglikemią i otyłością. Również w zakresie tak zwanej optymalnej farmakoterapii, też to pani profesor o tym mówiła, nie mamy powodów do dumy. Co więcej, jeśli będziemy starali się znaleźć pacjentów, którzy mają cztery podstawowe czynniki ryzyka dobrze kontrolowane i nie mają otyłości, nawet nie nadwagi, tylko nie mają otyłości, to się okaże, że tylko 11 pacjent w rok po zawale serca ma dobrze kontrolowane czynniki ryzyka. Gdybyśmy popatrzyli na wszystkich pacjentów z chorobą wieńcową w całej Polsce, bo te 9% to jest Kraków i powiaty okołokrakowskie, to szanowni Państwo, takich pacjentów jest tylko 1%. Tylko co setny pacjent z chorobą wieńcową w Polsce ma dobrze kontrolowane wszystkie czynniki ryzyka. To oczywiście implikuje ryzyko sercowo-naczyniowe być może w największym stopniu. Drugą przyczyną związaną z tą pierwszą jest niewystarczający dostęp do programów rehabilitacji i edukacji kardiologicznej. Szanowni Państwo, podkreślamy to wielokrotnie wraz z panem profesorem Piotrowiczem. Średnio w Polsce mniej niż co czwarty pacjent po zawale serca bądź po operacji kardiochirurgicznej ma dostęp, bierze udział w programach rehabilitacji edukacji kardiologicznej. Proszę zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie regionalne i zwracam uwagę, że na końcu jest województwo mazowieckie. Jeszcze gorsza sytuacja jest w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej. To jest tej rehabilitacji, która przynosi lepsze efekty, jest efektywniejsza, jest tańsza, jest bardziej kosztowo efektywna. Tylko co 20 pacjent w Polsce bierze udział w takich programach. Proszę zwrócić uwagę, że w najlepszym województwie, w województwie śląskim, tylko co dziesiąty, a są województwa, w których wciąż nie ma ani jednego ośrodka prowadzącego taką rehabilitację. Biorąc pod uwagę te przyczyny, kilka lat temu Polskie Towarzystwo Kardiologiczne opracowało optymalny model kompleksowej rehabilitacji i wtórnej prewencji. Te prace mogły być zrealizowane wyłącznie dzięki wsparciu i opiece ówczesnego prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pani profesor Stępińskiej, i ówczesnego konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii, pana profesora Opolskiego. Szanowni Państwo, nie wchodząc w szczegóły, ten raport jest wciąż dostępny na stronie internetowej IPTK. Oceniliśmy, że gdyby zawarte propozycje w optymalnym modelu zostały wprowadzone w życie,
I tylko gdyby tylko co drugi pacjent po zawale serca uczestniczył w programach, w tych procedurach, mielibyśmy w ciągu roku w Polsce o ponad 2000 mniej zgonów, 2,5 tysiąca mniej zawałów serca, 9 tysięcy mniej zabiegów rewaskularyzacji i kilkanaście tysięcy mniej hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych. Oczywiście, jak każdy nowy system jest związany z większymi nakładami, ale oceniliśmy, że oszczędności byłyby większe, bo te wszystkie procedury są kosztowe, efektywne i oszczędności przewyższałyby koszty. Co więcej, ówczesny próg quality według Agencji Oceny Technologii Medycznej wynosił około 106 tysięcy, a koszt uniknięcia zgonu, nie roku życia, uniknięcia zgonu u często 60-60 kilkulatka wynosił około wtedy, w ówczesnych cenach 55 tysięcy złotych, czyli o połowę mniej niż próg zaakceptowany przez AOT. W wyniku szeregu działań uzyskaliśmy z panią profesor i panem profesorem akceptację ministerstwa, czy oświadczenie ministerstwa podpisane przez pana ministra Rzemyka w imieniu ówczesnego ministra zdrowia, że system ten powinien stać się standardem postępowania medycznego, organizacyjnego w rehabilitacji i wtórnej prewencji. Jednak mimo szeroko zakrojonej promocji i dyskusji, no nie udało nam się wtedy wdrożyć tego systemu w życie, ale nadzieję budzi fakt, że w czasie konferencji w Sejmie zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne pod wodzą pana profesora Kalarusa uczestniczył również obecny minister zdrowia, co budzi nadzieję na przyszłość. Ale szanowni państwo, już dwa lata temu, wcześniej, jeszcze zanim ta konferencja miała miejsce, w wyniku dyskusji uznaliśmy, że rewolucja w rehabilitacji, w edukacji, we wtórnej prewencji to jest za mało, że trzeba zrewolucjonizować cały system opieki nad pacjentem po zawale serca. Bo rzeczywiście, szanowni państwo, przyczynami zwiększonych niepotrzebnych zgonów to nie tylko niewystarczająca jakość opieki w ramach wtórnej prewencji i niewystarczający dostęp do rehabilitacji. To również opóźniona i utrudniona pełna rewaskularyzacja u pacjentów po zawale serca, to również opóźniony i utrudniony dostęp do zabiegów elektroterapii. Rzeczywiście, szanowni państwo, z Śląskiej Bazy Sercowo-Naczyniowej dzięki aktywności pana profesora Gąsiora z Śląskiego Centrum Chorób Serca wiemy, że na Śląsku gdzie sytuacja jest znacznie lepsza niż w reszcie kraju. Średni mediana opóźnienia do drugiego etapu angioplastyki u pacjenta po zawale serca wynosi 53 dni. Mediana do zabiegu operacji pomostowania artralno-wieńcowego pacjentów po zawale serca wynosi 65 dni. Mediana opóźnienia do wszczepienia kardiowertera defibratora 132 dni. Wiemy o tym, że największe ryzyko zgonu jest właśnie w ciągu pierwszych tygodni, pierwszych dwóch miesięcy. Wtedy i właśnie wtedy te zabiegi jeszcze nie są u większości pacjentów wykonane. Wreszcie kolejną przyczyną niepotrzebnych zgonów, niepotrzebnych zawałów serca u pacjentów po zawale serca jest niewystarczający dostęp do specjalistycznej opieki kardiologicznej. To są również dane ze Śląska, Śląskiej Bazy Sercowo-Naczyniowej. To są przedstawione odsetki pacjentów po zawale serca, którzy mają pierwszy kontakt z systemem opieki zdrowotnej. Proszę zwrócić uwagę, że większość pacjentów ma kontakt z lekarzem POZ-u, a tylko 3% pierwszy kontakt po zawale ma z specjalistą kardiologiem. I to by się mogło wydawać zupełnie racjonalne. Przy czym, szanowni państwo, już ponad 10 lat temu dowiedzieliśmy, że, i to wiemy wszyscy od kilkunastu lat, że lekarze rodzinni w Polsce w niewielkim stopniu modyfikują, optymalizują terapię u pacjentów z chorobami układu krążenia. A w dobie ustawy refundacyjnej, gdy boją się przedłużyć leki, przedłużyć receptę bez zaświadczenia od kardiologa, oczekiwanie, że będą modyfikować terapię, no nie ma podstaw racjonalnych. I w tym aspekcie, szanowni państwo, zwracam uwagę, że w ciągu 12 miesięcy po zawale serca tylko 57% pacjentów jest konsultowanych, chociaż raz przez kardiologa, przy czym mediana u tych pacjentów opóźnienie wynosi 95 dni. Innymi słowy, tylko co czwarty pacjent po zawale serca w ciągu pierwszych trzech miesięcy w Polsce, na Śląsku, w ciągu pierwszych trzech miesięcy na Śląsku jest konsultowany przez kardiologa. W Polsce zapewniam państwa, nie mamy danych ogólnopolskich, ale zapewniam państwa, że jest znacznie gorsza. To nie dziwi oczywiście, że wtedy, gdy trzeba podejmować poważne decyzje, trzeba optymalizować farmakoterapię, trzeba podejmować decyzje o właśnie
w niektórych przypadkach wykonaniu kolejnego zabiegu rewaskularyzacji, o wszczepieniu kardiowertera defibrylatora, o trzeba edukować pacjenta, trzeba rehabilitować, to właśnie wtedy właściwie kardiologa nie ma przy pacjencie. Polityków nie trzeba przekonywać, myślę obecnie, że społeczna percepcja stanu opieki po zawale serca no właśnie wynika z utrudnionego dostępu do kardiologa po zawale serca, ale polityków, którzy uważają się za ekspertów w dziedzinie, myślę, że też nie trzeba przekonywać, że konsultacja kardiologiczna wydłuża życie. To nie są wyniki polskie. A proszę zwrócić uwagę, w Polsce nie sądzę, żeby było inaczej. Co najmniej jedna konsultacja kardiologa w okresie po zawale serca zmniejsza ryzyko zgonu o kilkadziesiąt procent. Wystarczy konsultacja. Taka jest ważna rola konsultacji kardiologicznej u pacjenta po zawale serca. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne podjęło pracę nad systemem opieki kompleksowej po zawale serca. Te prace mogły zostać zrealizowane dzięki opiece, akceptacji, wsparciu obecnego prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pana profesora Hoffmana i obecnego konsultanta krajowego, pana profesora Kazimierczaka. Ja bardzo uważamy, że system opieki, tej specjalnej opieki nad pacjentem po zawale serca powinien mieć horyzont 12 miesięcy. I to, co jest bardzo ważne, jest taka pokusa, by koncentrować najróżniejsze procedury, środki na wybranych, najlepszych ośrodkach. To oczywiście ma swoje uzasadnienie, ale myślę, że akurat obecnie nowoczesne leczenie po zawale serca, tak jak nowoczesne leczenie w ostrej fazie zawału serca, powinno być dostępne w każdym ośrodku, tak jak w południowej Pradze, jak w Zabrzu, w Krakowie, tak samo w Grajewie czy w Słupsku. Niezależnie, gdzie człowiek mieszka, gdzie pacjent mieszka, powinien mieć taki sam dostęp do wszystkich procedur po zawale serca. To już jest standard obecnie postępowania. I stąd proponujemy w ramach opieki kompleksowej, ta opieka składa się z czterech modułów: rehabilitacji i edukacji, pełnej rewaskularyzacji, elektroterapii i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, kardiologicznej opieki specjalistycznej. I to jest, Szanowni Państwo, diagram z raportu Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Ja bardzo dziękuję panu prezesowi Matusewiczowi oraz panią z Wydziału Taryfikacji za pracę, kilkumiesięczną, już prawie roczną pracę nad tym systemem. Ufam, że ta nasza propozycja wejdzie w życie. Już teraz dzisiaj nie mam czasu na omawianie szczegółów, dokładnych szczegółów w zakresie tego systemu. Na koniec, kończąc, chciałem podkreślić o delikatną rzecz. To prawda, że damy, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale prawdą jest również, że oni je po prostu mają. I myślę, że podejmując decyzję, trzeba w zakresie finansowania procedur, które wchodzą w skład opieki pozawałowej, trzeba podejmować bardzo rozważne decyzje. W raporcie, który się znajduje na stronach Agencji Oceny Technologii Medycznej, jest zawarta premia, 20% premia za realizację dla ośrodków kardiologii interwencyjnej i ośrodków realizujących zabiegi z zakresu elektroterapii za realizację opieki kompleksowej. Ja myślę, że to jest niezmiernie ważne, by wiemy o tym wszyscy, nie trzeba nikogo przekonywać, że bodźce finansowe są najlepszymi bodźcami, zarówno poprawiającymi jakość, poprawiającymi realizację i też zmniejszającymi opóźnienie. Ja myślę, że te bodźce finansowe również w zakresie, te premie finansowe w zakresie realizacji w odpowiednim czasie kolejnych procedur mają bardzo ważne znaczenie i chciałbym tym wszystkim pacjentom w polskim życzę, by w dalszych pracach nad tym systemem te premie nie zniknęły. I Szanowni Państwo, już zupełnie kończąc, reasumując, przedstawiamy nowoczesny, spójny, obejmujący obszar całego kraju system organizacji i realizacji kompleksowej opieki kardiologicznej nad pacjentami po zawale serca, system kosztowy, efektywny, zapewniający ciągłość leczenia, zapewniający kontrolę jakości i wreszcie będący inicjatywą Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Bardzo dziękuję za uwagę.